Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy poranną sesję zdjęciową i będziemy robili zdjęcia skały, która się nazywa Okiennik Wielki. A jesteśmy o godzinie 6:30, mogłem być trochę wcześniej, było piękne niebo, jak się obudziłem o 5:30, ale nie zdążyłem, kurczę, i z różowego nieba już się zrobiło takie zwykłe, ale postaram się wyciągnąć to, co mogę i pokażę Wam też, jakie fotki zrobiłem i jak to wyglądało na etapie postprodukcji. Dzisiaj latam Maviciem Air, mam już wszystko przygotowane, łącznie z kartą pamięci. Będę robił głównie zdjęcia. Mavic jest skalibrowany, karta pamięci jest, akumulator naładowany, 97% baterii. Zatem mam już włączone silniki, lecimy. 16 satelit. Pierwsze zdjęcie, które chcę zrobić, to jest zdjęcie pod słońce. Zbliżę się w takim razie do okiennika i chciałbym zrobić fotkę malowniczą pod słońce. Mocno kontrastową, którą wyciągnę w postprodukcji. Także na pierwszy rzut oka ona się może wydawać mniej ciekawa. Tutaj ważne jest to, żeby nie prześwietlić za bardzo nieba, dlatego spróbuję może tak. Najpierw fajną kompozycję znajdę, a później zajmę się jeszcze trochę ekspozycją. Mogę się zbliżyć, jesteśmy w trybie wykonywania zdjęć. Przeszkód tutaj nie ma, ludzi też, także jestem sam, mam pełną swobodę działania. I teraz jest dość dobry kadr, jestem blisko, zasłoniłem, skała zasłoniła słońce. Pierwszą fotkę zrobimy taką. Teraz zajmę się ustawieniami i ekspozycją, bo już kadr mam. Ustawienia są ok, 1/100 sekundy i są może trochę zmniejsze, na 200. Tak, i nieco wydłużę czas ekspozycji na 1/60 sekundy. Nie ma wiatru i można poszaleć. Chciałbym te detale, które widzicie z skały, wyciągnąć w postprodukcji. Teraz nastawimy rodzaj wykonywanych zdjęć. Będą to zdjęcia w HDR, żeby umożliwić wyciągnięcie, i strzelam w JPEG-ach. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda balans bieli. Cloudy. Wszystko jest w porządku, tutaj wyboru kolorów nie mam, można w takim razie jechać. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobię. I teraz to, co chciałbym zrobić, to nieco się oddalę, bo tutaj widzę, że nie ma w ogóle drzew na w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Spróbuję poeksperymentować trochę, jeżeli chodzi o kompozycję. Może wyciągnę troszeczkę ciekawsze ujęcie pod kątem lokalizacji skały do słońca, a jednocześnie chciałbym zachować to okno. Spróbujmy wyżej, niżej. Tu już widzicie, wyłania mi się słońce. Jedna fotka w takim razie będzie taka. I teraz spróbuję troszkę nie doświetlić bardziej. W tej chwili na tym zrzucie ekranu będziecie mieli uczucie, że jest niedoświetlone mocno, ale spróbuję w postprodukcji wyciągnąć to i teraz będę stopniowo zwiększał ekspozycję. Jeszcze zdjęcie się robi, wykonuje się jeszcze. HDR przetwarza dość długo. Tak, teraz dodam trochę światła i odrobinę się zbliżę, żeby nie mieć tych samych kadrów. Zawsze można delikatnie zróżnicować. Tak jak teraz i następny HDR. Ok. I kolejna seria zdjęć. Chciałbym, żeby one były zrobione z daleka. I może trochę bliżej tutaj nas. Tak jak teraz. Z okiennikiem może nieco z boku. Dobra. Tutaj ekspozycję dodam. Zależy mi na tym, żeby mieć taką ogólną impresję. Może jeszcze cofnę. Jeszcze w bok polecę. I za chwilę doświetlę to ujęcie. Dobrze, ten domek, który tutaj widzicie, on jest sezonowy. nie jest w tej chwili zamieszkały. Chciałbym pokazać trochę więcej na tym ujęciu okolicy właśnie, krajobrazu. Dobra. Nadal jest ciemne, ale nie mogę prześwietlić za bardzo, bo w tej chwili przepalę to miejsce właśnie, gdzie mamy słońce. Dobra, spróbujmy teraz. Mavic bardzo stabilnie lata. Dzisiaj nie ma wiatru, a wiatr był w ciągu ostatnich 2 dni taki, że chciało głowę urwać. Dzisiaj jest piękny, bezwietrzny poranek i są bardzo dobre warunki, oprócz tego, że jest zimno, -3 i marzną mi dłonie. Dobra, i teraz spróbujemy trochę zrobić efekt taki, żeby ta skałka nam wystawała zza horyzontu, ponad horyzont. I żeby w oknie było jasne. Właśnie. Coś takiego jak teraz. Może kompozycję bym trochę ciekawszą zrobił. Ale tu nie mamy żadnego innego obiektu, do którego no, można by się nawiązać. To już nie. Trochę przesadziłem. Dobra, tak jak teraz. I to jest bardzo cieniutka linia, na której wysokości ta skała jeszcze fajnie wygląda. Ok, spróbujmy znaleźć jeszcze słońce w tym oknie. Dron jest niesamowity, bo jednak gdybym fotografował lustrzanką w życiu, bym nie osiągnął takich możliwości. Chyba, żebym miał helikopter albo coś, co by mnie przenosiło, na przykład dźwig. Ale na tą wysokość dźwig w tym terenie miałby naprawdę kłopot. Trochę wyżej. Dobra. Ok. Jak widzicie, w tej chwili te zdjęcia są zupełnie... sprawiają wrażenie niedoświetlonych. Mam 64% baterii. Spróbuję w takim razie zrobić ujęcie trochę z większej wysokości, żeby zmienić nieco perspektywę. I może trochę odlecę od skały, żeby pokazać tak zwane general overview, takie zdjęcie z impresją. Kłopot polega na tym, że jak zrobię takie zdjęcie, to będę miał mocno prześwietlone niebo. Dobra, spróbujmy tak trochę z boku, żeby mieć nieco inne. Urokiem tej skały jest okno, wiesz, i jednak jak nie uchwycę okna, to będzie ciężko. Wyzwanie jest nie lada, bo tak, matryca jest mała, obraz jest mega kontrastowy. Ok, zróbmy jedno, a później popatrzę, mam jeszcze jedną baterię, także po pierwszym locie zrobię sobie ewaluację, bo też trudno ocenić to na bieżąco. Ocenię to, co mam w telefonie i się okaże. Na razie przelecimy na drugą stronę. Fajnie byłoby się tak rozpędzić na full, przelecieć przez okno. Jak będę miał od Łukasza Mavica 2, to spróbuję to zrobić. Ok. Fajnie, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Bardzo dziękuję za uwagę i myślę, że będzie kilka fajnych fotek. Może je umieszczę jako slideshow za chwilę, czyli w postprodukcji za godzinę. Ale dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę Cię natknąłem i zmotywowałem. Te poranne loty są po to, żeby przekazać swoje bieżące doświadczenia i żeby powiedzieć Ci, jak to wszystko wygląda od kuchni. Mamy wielu wspaniałych operatorów i w Polsce, ale trudno jest jednoznacznie zorientować się, jak oni używają swojego warsztatu. A ja tutaj staram się w tej serii porannych lotów przekazywać swoje doświadczenia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Dobrze, w tej chwili spróbuję edytować zdjęcia, które wykonałem wcześniej. Najpierw sprawdzę, jakie ja tutaj mam możliwości, które z tych zdjęć mogłoby podejść pod edycję i byłoby bardziej spektakularne. Może spróbujemy właśnie tę fotkę jako pierwszą. Tutaj mamy taką sytuację, że jest ciemno, więc tak, chciałbym wyciągnąć może cienie mocno do góry. Podbijemy cienie przede wszystkim. Ale mam też miejsce, gdzie highlighty są dość spore, czyli prześwietlenia. I te prześwietlenia dam w dół. Już jest lepiej, dlatego że w tym momencie dzięki temu manewrowi zyskaliśmy bardzo dużo detali. Nasycenie tego zrobimy trochę większe, jako że zdjęcie było robione o wschodzie słońca. Nie było za dużo kolorów, ale w tej chwili jest już o niebo lepiej. Teraz sama kompozycja, może tak, kontrast jeszcze bym chciał trochę zmniejszyć tego zdjęcia, odrobinkę. Tak jak teraz, to powinno poprawić zakres tonalny. Jak popatrzysz, to już osiągnęliśmy bardzo dużo dzięki tym zabiegom, bo zaczęły być widoczne detale. Te obszary ciemne, tak zwane martwe obszary, rozświetliłem i pokazały się detale. I teraz może tak, ja bym tutaj specjalnie przy tej edycji aż tak mocno nie ingerował. Delikatnie chciałbym temperaturę podnieść i nastrój tego zdjęcia, żeby ono było cieplejsze. Samą jasność. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Może delikatnie. Dobra, i kadr. Spróbujmy teraz skadrować całe zdjęcie, żeby te proporcje były w miarę fajne i atrakcyjne. Górka jest bardzo ładna, niebo też. Jeszcze bym trochę poszedł może w dół. Tak jak teraz, tutaj niestety nie ma atrakcyjnych miejsc. Oprócz tej górki. I to jest ta fotka, którą osiągnęliśmy dzięki prostym i krótkim zabiegom w 2,5 minuty. To jest właśnie to zdjęcie. Dobrze, spróbujmy edytować zdjęcie numer 2. Tutaj mam taką charakterystyczną flarę na dole i to mi się właśnie spodobało. Spróbuję zastosować szybsze efekty, czyli tak, HDR, oczywiście z mniejszym natężeniem tego filterka, bo jest lekko przesadzone, ale powiedzmy, że tak. Chciałbym teraz jeszcze zrobić tak, nasycenie nieco lepsze, większe i przejdziemy teraz jeszcze do tego, żeby faktycznie cienie wydobyć. To co powtarzamy za każdym razem, detale z cieni wydobyć. Zobaczmy teraz, no już jest od razu lepiej, prawda? I druga rzecz, żeby prześwietlenia trochę zredukować. Spójrzmy na to, czy to cokolwiek da. Tak, delikatnie zredukowałem. Może szału nie ma, bo jest faktycznie prześwietlenie w środku tego ujęcia, ale na tym to polega. Teraz dodamy efekt dramaturgii, delikatny też. Oczywiście nasycenie chciałbym zwiększyć, kolory mieć lepsze, natomiast sam efekt dramaturgii nieco zredukować, bo jest za duży. I to jest już taka stylistyka właśnie Snapseeda. Tak, co tu mogę powiedzieć? Chciałbym jeszcze może nasycenie tego zdjęcia, jako że to był poranek taki smutny, chłodny, to może delikatnie tak. Podciągniemy do góry i jeszcze dodatkową rzecz, którą mogę tutaj zrobić, to kontrast. Nieco obniżę kontrast. OK. No i to jest fotka, którą uzyskałem. Jak popatrzymy, jak wyświetlimy zmiany, oryginał był taki, a to mamy zdjęcie. No, może nieco przekoloryzowałem, może faktycznie trochę przesadziłem, ale wydobyłem detale. Prześwietlenia starałem się zredukować. Ten efekt mógł być nieco stonowany, ale ok, zostawmy tak jak jest. To jest zdjęcie docelowe. Wiadomo, mamy prześwietlenie, mamy flarę fajną, tą zieloną na środku poniżej skały. Jest w porządku, jest w pewnym charakterze to zdjęcie. Może gdybym chciał mieć lepsze, to trzeba byłoby przyjechać przede wszystkim wcześniej trochę. Byłem za późno, no ale okej. Jest okej, jestem zadowolony. Dziękuję serdecznie za uwagę.